Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Ja jestem Kat i dzisiaj zapraszam was na film, który będzie swoistym dwa w jednym. W pierwszej części filmu porozmawiamy sobie o książce, w drugiej części natomiast zaproszę was na wywiad z jej autorką. Dzisiaj rozmawiać będziemy o kontynuacji książki A Ty Będziesz Dumna, Moniki Sygo, czyli o książce Nie Było Nam Dane. Nie mam jeszcze egzemplarza fizycznie, ponieważ premiera książki dopiero dzisiaj. Ja nagrywam z wyprzedzeniem, więc to jest wasze dzisiaj, moje jutro. Także książki jeszcze fizycznie nie mam, oczywiście zamówiłam, czekam, ale jeszcze nie dostałam, poradzimy sobie bez tego i bez tego książce mogę wam opowiedzieć, dlatego że czytałam już ją oczywiście i to nieraz, bo czytałam ją w listopadzie zeszłego roku, kiedy jeszcze była na etapie redakcji i czytałam ją teraz tuż przed tym, jak trafiła do druku i przed tym, jak trafi do was. Zacznę jednak od tego, żeby uciąć w pewnym sensie teorie spiskowe, które zaczęły się pojawiać a propos tego, dlaczego ja nie objęłam tej książki patronatem, dlaczego ja o niej aż tyle nie mówię, jakie tutaj prywatne rzeczy się zadziały. Nie zadziało się absolutnie nic. Książka jest moim mentalnym patronatem, pod którym ja się podpisuję całym serduchem, obiema rękami, nogami, łapkami Tobiego i wszystkim innym. Kocham z całego serca, więc domyślacie się, że recenzja będzie pozytywna, ale nie wynika absolutnie z moich znajomości z autorką, z naszej relacji, tylko wynika po prostu z tego, że to jest jakościowa książka. Odcinamy sferę prywatną od sfery książkowej absolutnie. Natomiast książki nie objęłam patronatem oficjalnie, nie ma mojego logo na okładce ze względu na działania wydawnictwa. Ja się tutaj absolutnie nie chcę wdawać w dyskusję na ten temat, nie chcę opowiadać o szczegółach, bo to nie jest miejsce i czas ku temu. Ja też nie jestem na pozycji, żeby w tym momencie na ten temat się wypowiadać. Natomiast chciałabym, żebyście wiedzieli, tak, że to, że objęłam patronatem pierwszy tom, tyle o nim mówiłam o tym, jak jest wspaniały, wybitny i tak dalej, i tak dalej. I teraz nie obejmuję patronatem drugiego tomu, nie mam nieoficjalnie wśród ambasadorek, patronek, jak zwał, tak zwał. To nie oznacza, że drugi tom jest zły, że coś jest nie halo między mną i autorką, tylko wynika to z działań wydawnictwa. Ale to jakby kompletnie nie ma znaczenia w kontekście tego, co myślę o samej książce. Ale żeby wam powiedzieć, co myślę o samej książce, przypomnijmy sobie w dosłownie dwóch słowach, o czym było ATBD. Staram się to robić maksymalnie bez spoilerów, natomiast nie czytajcie drugiej części, jeżeli nie czytaliście pierwszej. To jest ścisła kontynuacja, to jest przedstawienie trochę tych samych wydarzeń, a trochę innych z nowej perspektywy, więc absolutnie jakby lektura drugiego tomu zaspoileruje wam totalnie pierwszy, więc ja też mówiąc o tym drugim tomie staram się bardzo tych spoilerów unikać. W części z wywiadem drobne spoilery mogą się pojawić. Natomiast o co chodziło w ATBD? W ATBD, czyli w A Ty Będziesz Dumna, poznaliśmy historię Kuby, który stracił matkę i nie może sobie z tą stratą poradzić. Obserwujemy go z perspektywy jednego dnia w miesiącu i tego, jak on obserwuje jakby ten upływający czas i swoją żałobę, i swoje uczucia właśnie przez pryzmat tego jednego dnia. Do tego oczywiście mamy jego otoczenie, do tego mamy tajemnice rodzinne, które właśnie w drugim tomie poniekąd się rozwiązują. To znaczy, tak jak narratorem pierwszego tomu, tak jak główną postacią pierwszego tomu, właściwie nie tyle narratorem, był Kuba, tak w drugim tomie oddajemy w pewnym sensie głos Kamili, drugiej postaci, której historia życiowa trochę zaczyna się wyjaśniać. Nie mogę wam powiedzieć, jak jest związana z całą historią Kuby, dlatego że oczywiście byłby to spoiler względem pierwszego tomu, natomiast ona jest powiązana z tą pierwszą historią, pojawia się rzeczywiście w tym pierwszym tomie. Jeżeli czytaliście, to wiecie, w jakim charakterze, i teraz w drugim tomie to ona jakby przejmuje stery i poznajemy jej historię przez pryzmat tego, jak ona poznaje historię swojej rodziny. Ponieważ do głosu w tym tomie dochodzi jeszcze jedna bohaterka. Bohaterka, która była bardzo znienawidzona po pierwszym tomie. Bohaterka, której nie lubił nikt, mam wrażenie, włącznie z samą autorką. Bohaterka, która udowadnia, że bardzo często trzeba wysłuchać tej drugiej strony, żeby poznać pełen ogląd sytuacji. Więc tak jak w pierwszym tomie swoją historię przedstawiał Kuba, tak w drugim tomie poznajemy historię Kamili, poznajemy też historię innej bohaterki, z nią powiązanej, która wyjaśnia w pewnym sensie pewne rzeczy, które były niewiadomą w kontekście pierwszego tomu. Oczywiście bohaterowie, których pokochaliśmy, czyli Kuba, czyli Łukasz, pan Olek, nadal pojawiają się w drugim tomie, natomiast nie są już postaciami pierwszoplanowymi. Ich historie nadal się rozwijają, nie są absolutnie pominięte. Łukasz, to jest taki drobniutki spoiler, coś jeszcze w tej książce namiesza. Jak czytałam po raz pierwszy, to po prostu szczęka opadła mi do parteru, bo się totalnie tego nie spodziewałam, a teraz nie mogę się doczekać trzeciego tomu. Także ci wszyscy bohaterowie, których pokochaliśmy, są, no i dostają szansę wypowiedzenia się bohaterowie, którzy nie do końca byli lubiani.
To jest tak naprawdę absolutne minimum z jednej strony, które mogę Wam powiedzieć, a z drugiej strony absolutne maksimum, jakie mogę powiedzieć, żeby nie zaspoilerować Wam ani jedynki, ani dwójki. Bo to są książki, które oddziałują z jednej strony historią, ale z drugiej strony emocjami bohaterów. Emocjami, które przeżywają również czytelnicy. Tak jak w pierwszym tomie ten nacisk bardzo duży był na żałobę i to było jakby trochę oś emocjonalna tej historii, sposoby na przeżywanie żałoby, tak teraz ona troszeczkę odchodzi na drugi plan. Kuba uczy się z nią trochę żyć i dochodzi do tego, że to uczucie cały czas w nim tkwi, natomiast nie jest już równie mocne przez cały czas. Natomiast właśnie w historii Kamili do głosu mam wrażenie, że dochodzi pewnego rodzaju zrozumienie, wybaczenie, ale też bardzo duży żal i bardzo duże takie obciążenie tajemnicą. Obciążenie z jednej strony wynikające z nadmiaru emocji, a z drugiej strony z niedomiaru tych emocji w pewnym momencie. Tak naprawdę o fabule więcej nie mogę Wam opowiedzieć, bo nie chcę Wam zabierać frajdy z czytania. Frajdy oczywiście tutaj w pewnym sensie w cudzysłowie, dlatego że to nie jest łatwa książka. Jest łatwiejsza w odbiorze i bardziej przystępna, mniej gorzka, mniej bolesna, przynajmniej dla mnie osobiście była, niż A Ty Będziesz Dumna, bo tam zalałam się łzami na czwartej stronie i ryczałam do końca. Tutaj wytrzymałam w okolice 30, więc i tak już było nieźle, no ja już też byłam po pewnym etapie w życiu, więc też inaczej mi się to trochę odbierało. Natomiast ta książka jest troszkę lżejsza, troszkę inną sferą życia bohaterów się zajmuje, ale to jednocześnie nie odbiera jej absolutnie emocjonalności, wrażliwości i tego, w jak piękny sposób ona pokazuje pewne aspekty życia. Jakby znowu, nic Wam nie mogę powiedzieć, ale jednocześnie bardzo chcę Was zachęcić do tego, żebyście książkę przeczytali, bo ona absolutnie jakby nie uległa tej klątwie drugiego tomu rzekomej, która niby funkcjonuje w tym książkowym świecie. Ona nie próbuje doskoczyć do tego pierwszego tomu, nie próbuje być jeszcze bardziej pompatyczna, jeszcze bardziej emocjonalna, jeszcze bardziej w ogóle w każdym aspekcie. Ona po prostu jakby jest i opisuje życie. To znaczy książka jest, a Monika opisuje życie w różnych jego wariantach, w różnych jego odcieniach ze zwróceniem uwagi na różne aspekty. Także nie mamy rozdmuchiwania tej bańki z pierwszego tomu, nie sycimy się jeszcze raz tymi samymi odgrzewanymi już emocjami, tylko skupiamy się na trochę innych aspektach tych sytuacji, o których już sygnalnie gdzieś tam usłyszeliśmy w pierwszym tomie. Ja chyba nie muszę nic więcej dodawać. Nie muszę Wam mówić, że jestem zakochana, zachwycona, że ta trylogia to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie czytałam w ogóle. Że tutaj, tak jak mówię, moja relacja z autorką to jest w ogóle kwestia drugoplanowa. Myśmy tak naprawdę nie przyjaźniły się jakoś bardzo przed premierą pierwszego tomu. Dopiero w pewnym sensie te książki nas połączyły i potem zaczęłyśmy się faktycznie bardziej przyjaźnić i teraz nie wyobrażam sobie życia bez Moni. Natomiast jakby to odcinamy od mojej opinii na temat książki. A opinia jest taka, że to jest fantastycznie skonstruowana historia obyczajowa, wielowarstwowa, wielowątkowa, wieloemocjonalna. Także jeżeli szukacie szczerych emocji, szukacie prawdziwych emocji, może szukacie wzruszeń, może szukacie posypywania ran solą, może szukacie książkowego przytulenia, te książki są po prostu dla Was. Ja polecam z całego serca, nawet jeżeli nie mam mnie na okładce, nawet jeżeli nie mogę o tej książce Wam za wiele opowiedzieć, no bo nie chcę Wam spoilerować i nie chcę Wam opowiadać o tych wszystkich niuansach. Jeżeli przeczytacie, to ja bardzo chętnie podyskutuję, pogadajmy o tym, co odkręcił Łukasz, pogadajmy o tym, co się dzieje z Kubą, pogadajmy o historii Kamili. Jak przeczytacie, jestem na to totalnie otwarta, zróbmy to. Natomiast teraz nie chcę Wam tego wszystkiego odbierać, nie chcę Wam tego psuć. Mam po prostu nadzieję, że przeczytacie. A jeżeli jeszcze to, co ja mówię, Was nie przekonuje do końca, to teraz zapraszam Was na wywiad z Moniką. Wywiad, no po prostu na rozmowę z Moniką. Pogadałyśmy sobie o tym, jak się czuła przed premierą ATBD i jak się czuje teraz, kiedy wychodzi jej druga książka, o tym, jak chciałaby, żeby ta książka była odebrana, dlaczego zdecydowała się w ogóle pisać drugi tom, skoro ATBD miało w pewnym sensie być jednotomówką, dlaczego warto jest oddawać głos pewnym bohaterom, którzy w pewnym momencie może zostali trochę zepchnięci na margines i trochę odepchnięci też przez czytelników. Także teraz zapraszam Was na wywiad, mam nadzieję, że po książkę sięgniecie, mam nadzieję, że będziecie równie zakochani co ja. I zgodnie z zapowiedzią moją gościnią po raz kolejny jest Monika i mam wrażenie, że tak jakoś strasznie dziwnie nam się tu teraz siedzi. Nie wiem, czy też masz takie poczucie, ale ja tak mam, bo jak się za pierwszym razem spotykałyśmy na wywiad, to w sumie to było nasze drugie albo trzecie takie oficjalne spotkanie na dłużej. Pierwsze. Serio? No. Ja wtedy przyjechałam do Opola,
odbierałaś mnie z przystanku, jeszcze no. czekałam, bo nie wiedziałam, gdzie mieszkasz, to było takie nasze pierwsze spotkanie. Myśmy się kiedyś minęły na targach. No właśnie, mijałyśmy się w Warszawie, jak była Kim Holden, to był nasz pierwszy raz. Ja myślałam, że myśmy się widziały wcześniej jakoś tak serio. Więc wtedy to był taki nasz pierwszy wspólny raz i to jeszcze przed kamerą. A teraz mam wrażenie, że w ogóle widujemy się co drugi weekend, mieszkasz już praktycznie tak połowicznie u mnie. Ręcznik mam. I sporo się pozmieniało, więc trochę nawiązując do tego, co się w twoim życiu zmieniło od premiery ATBD? Wiesz, jak już zostałaś taką pełnoprawną autorką z książką na półce. Tak naprawdę zmieniło się wszystko i nie zmieniło się nic, bo ciągle jestem tą Moniką mieszkającą w Warszawie, która sobie żyje po swojemu, wstaje o 4-5 nad ranem, idzie z psem na spacery, dalej to praktykuje, tak, piszę sobie, pracuję, ale tak, zmienili się ludzie. Pojawili się fajni ludzie w moim życiu. Kiedyś to ja polecałam książki, dzisiaj to moją książkę ludzie polecają. Innym. To jest chyba najbardziej takie niesamowite i takie jeszcze do mnie nie dociera do końca, więc... Słuchaj, no to pierwsze koty za płoty, kolejne książki. Jak będziesz odbierać bestsellera Empiku, to może to do ciebie dotrze. Może się przyzwyczaj tak ociupinka. Ociupinka, nie? No i właśnie, jeżeli chodzi o reakcję ludzi, jak ludzie w ogóle odbierali ATBD? Jaki wiesz, no bo na pewno czytasz recenzje, generalnie się z tym zapoznajesz, więc jaki był taki ogólny odbiór? Bo to, że ja trąbiłam, że jest generalnie mega, no to ja, nie? A jak cała reszta? Generalnie to ja w ogóle nie spodziewałam się aż tak dużej ilości reakcji, aż tak dużej ilości wiadomości i głosowych, i pisemnych, i maili, i jakichś tam liścików, i rozmów między czytelnikami, więc to mnie bardzo zaskoczyło, że to tak od początku, od tej premiery, aż gdzieś tak do marca faktycznie o tej książce było głośno i ludzie o niej mówili. Co mnie zaskoczyło w tym i jak ludzie reagowali? Ludzie reagowali dobrze, bardzo dobrze moim zdaniem, bo wiadomo, książkę się też różnie odbiera i wszyscy mamy prawo tę książkę odebrać tak, a nie inaczej, bo też wiadomo, że inne przeżycia są w naszym życiu. Jasne. Tak? Była jakaś taka reakcja, która szczególnie ci zapadła w pamięci? Bo teraz mi opowiadałaś, jak byłaś na targach, tak, że ktoś przyjechał specjalnie z Gdańska, Tak, czytelniczka mi napisała na Instagramie, że przyjechała specjalnie, że mnie szuka, że mnie złapie, że mnie złapała w końcu. Podpisałam jej książkę, przytuliłyśmy się i mi powiedziała, że właśnie straciła rodziców, że w 90% Kuba to są jej myśli, jej słowa, jej uczucia, żeśmy się wyściskały, wypłakały i w ogóle tak, żeśmy stały w tłumie, bo to jeszcze była sobota, więc ludzie nas tak omijali pięknie, myśmy po prostu stały patrząc na siebie i się... I rycząc. Tak. Także Olu, jeżeli to oglądasz, pozdrawiam cię serdecznie. I pamiętam o kawie w twoim mieście. Ja się na kawę co prawda nie wpraszam, ale rezonuję z odczuciami. Jedziemy razem kiedyś, to się wiesz. Okay. No i właśnie, bo zahaczyłam trochę o te recenzje. Czytasz recenzje, które są publikowane o ATBD i czy wdajesz się z nimi w jakąś polemikę? Bo zauważyłam, że są takie, wiesz, dwie szkoły autorów, nie? Jedni odnoszą się jakby do każdej recenzji, próbują tłumaczyć tym swoim odbiorcom, że może coś nie tak zostało zrozumiane, że nie wiem, taki wątek miał być zrozumiany w taki sposób, a inni jakby podchodzą do tego, okej, jest recenzja, recenzją jest, nie? I to jest jakby swoboda czytelnika, co w tej recenzji napisze. Więc do którego z tych nurtów byś się wpisała? Więc tak, ja czytam, ja reaguję, zawsze staram się reagować, zawsze staram się pod zdjęciem czy pod postem zostawić jakieś serduszko i krótki komentarz z podziękowaniem, czy chociażby za poświęcony czas, bo wiadomo, ta książka też nie zawsze komuś się może spodobać, jasne. Tak? Tam jest dużo żałoby, niektórzy właśnie pisali, że tej żałoby jest wprost aż za dużo, a ja uważam, że w żałobie nigdy nie będzie ani za dużo, ani za mało żałoby, ale to człowiek jakby sobie wybiera, jak on chce ją odbierać, tak? Dokładnie. Tak, czytam, ale żadne w dyskusję się jakoś tak nie wdaje, bo też mi się wydaje, że każdy właśnie ma prawo do tego, żeby w jakiś sposób tę książkę odczuć. I tak naprawdę te wszystkie portale, te recenzje nie są dla mnie, a są dla innych czytelników tak naprawdę, więc to też o to chodzi, że ja jako autor sobie tak gdzieś z boczku usiądę, czasem się uśmiechnę, czasem wzruszę, czasem trochę sobie popłaczę ze smutku, bo wiadomo, że też jakieś takie przykre słowa się zdarzają, ale przyjmuję to wszystko z ogromną wdzięcznością i mimo wszystko uśmiechem na twarzy. No i bardzo dobrze. I takiego nastawienia ci życzę, bo wiadomo, że działać jakkolwiek w tej sferze, czy pisarskiej, czy internetowej jest ciężko, bo ten hejt się zawsze... Tak, zwłaszcza, że ja też jako była bookstagramerka wiem, jak to też się odbywa jako recenzentka. Wiadomo, z drugiej strony Także... A powiedz mi, jak się czujesz, no bo wiesz, tutaj jakby ta, wiesz, wzniosła chmurka, super przyjęte ATBD. Jak się czujesz przed premierą drugiego tomu? Trudniej było ci debiutować, czy trudniej jest ci teraz jakby dorównać drugą książką tej pierwszej?
chyba trudniej jest mi dorównać. Bo z jednej strony czekam strasznie na tę premierę, bo to też to jest książka, która czeka na wydanie już od czerwca tamtego roku, więc w ogóle 15 czerwca w dniu premiery minie rok od dnia, w którym ja już skończyłam pisać. Więc to będzie taka piękna rocznica i to się tak nawarstwiało, bo ta premiera była kilkukrotnie przekładana. I ja już tak się trochę gotowałam, a w momencie, w którym już ogłosiłam końcową datę premiery, 15 czerwca 2022, odpaliłam sobie storki, żeby sobie zobaczyć w archiwum, co ja wtedy rok temu robiłam, patrzę, o 12 skończyłam. Też sam o 4 nad ranem pisząc właśnie, że dzisiaj ważny dzień, faktycznie był ważny dzień. Tak, i boję się tej reakcji z jednej strony, z drugiej strony bardzo na nią czekam, bo też bym chciała wiedzieć, jak ludzie odbiorą kontynuację, bo i Kuba będzie pokazany z perspektywy nie tylko jednego dnia w miesiącu, bo on tam był tylko 12 dnia każdego miesiąca. Będzie dużo więcej Kamili, bo Kamila teraz jest taką główną, wiodącą bohaterką, prowadzącą całą historię, bo będzie też jej playlista i będzie Weronika. Ale to do tego za chwilę przejdziemy, bo cię muszę jeszcze zapytać, jakby nie tyle skąd w ogóle pomysł na Nie było nam dane, bo to już kiedyś rozmawialiśmy chyba przy poprzednim właśnie wywiadzie, że tak naprawdę ATBD miało być pierwotnie jednotomówką, ale w którym momencie pojawiła się w tobie taka potrzeba, że na tym, na ATBD nie poprzestaniesz, że to nie będzie ta kropka w tej historii, tylko to jeszcze potrzebuje, wiesz, że ATBD będzie się kończyło przecinkiem, że to jeszcze potrzebuje do powiedzenia. To chyba tutaj będą spoilery, bo tu chyba dobra, nie da się też tych spoilerów uniknąć. To był... Tak już na poważnie zaczęłam o tym myśleć, pisząc rozdział, w którym Weronika, mama Kamili, odbiera ją od rodziny Jabłońskich. I to był ten moment, w którym ja do tej pory byłam przekonana, że to się tak zapnie na tym etapie, że Kamila wróci do domu rodzinnego i tam się tam po prostu potem będzie taki jeden wielki znak zapytania, którego wcale ja nie muszę rozwijać. Jasne. A mogę, ale nie muszę. Ale w tamtym momencie poczułam, spojrzałam tak... zupełnie obcymi oczami na Weronikę, na to, jak ona jest postrzegana w tej książce, bo ona jest postrzegana tak, że no, jest nielubianą bohaterką od początku do końca. I tak sobie pomyślałam, kurczę, każda historia powinna być opowiedziana z perspektywy wszystkich bohaterów, żeby zrozumieć, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. I wyprzedzasz tak naprawdę moje pytania. My chyba naprawdę dzielimy jedną komórkę mózgową. Miałam pytać cię o to, po co dajesz tą szansę, bo w ATBD poznajemy w pewnym sensie bohaterkę na marginesie. Mówimy o Weronice, jeżeli jesteśmy już w tej sekcji spoilerowej. Ja ci jeszcze przerwę, bo ja dostawałam wiadomości a propos Weroniki po przeczytaniu ATBD, że ludzie mi pisali, ja mam nadzieję, że ona będzie szła przez ulicę i że ją potrąci autobus na przykład. Aha, tak, że coś się stanie z tą bohaterką takiego, że ona po prostu zniknie i da nam wszystkim spokój, bo ona faktycznie takie skrajne emocje w czytelniku wywołuje i ja przyznam, że po tej historii bardziej ją rozumiem, bo nie było nam dane, ale też nie do końca ją lubię i wcale nie muszę ją lubić. Jasne, więc... ale istotne jest, żeby pokazać tą jej perspektywę. Tak. Więc to, że Weronika teraz istnieje jakby wyraźniej w tej swojej historii, nie jest tylko wywołane tym, żeby na przykład ludziom dać jakieś uzupełnienie historii, w zasadzie zobaczcie, możecie ją zobaczyć z innej perspektywy, tylko po prostu, żeby opowiedzieć ten jakby drugą stronę tej historii, która jest taka oczywista, jak mogłoby się wydawać po przeczytaniu ATBD, nie? Ja ci znowu przerwę, bo w jedynce te relacje rodzinne, nawet między Igą a Jakubem, Miśkiem i Milą, są takie wręcz idealne, zbyt chwilami doskonałe. I ja też specjalnie tego dążyłam, żeby one były tak postrzegane, z jakiegoś tam powodu, którego teraz nie zdradzę. Ale w dwójce wychodzi, że to wcale nie jest takie czarno-białe, że to nie jest wcale ani dobre, ani złe, że są te odcienie szarości i że patrząc zupełnie innymi oczami możemy postrzegać w Idze wcale nie taką idealną mamę, która była w jedynce i tak się po prostu dzieje. Jasne. A jak ci się konstruowała postać, o której jakby wiadomo było od samego początku, że ludzie jej nie polubią? Bo to, wiesz, to nie jest taki easygoing charakter, który, wiesz, będzie miał swoich fanów, będzie miał swoich ludzi, którzy kibicują, jak na przykład kibicują Łukaszowi, tak? Który jest takim absolutnie sweetheartem. Team Łukasz. Ja też jestem team Łukasz, ale jestem team w ogóle, team książki Moniki. Także jak jakby podchodziłaś do tego procesu w ogóle budowania tej postaci? To było trudne. To było bardzo, bardzo trudne, bo to w ogóle był czas, w którym ja spędziłam sobie kilka tygodni w lesie na wsi właśnie, otoczona psami, lasem, świergotem ptaków, więc to tak się aż prosiło o napisanie takiej fajnej, letniej opowieści, a ja po prostu musiałam przysiąść, bo mnie też deadline gonił i musiałam wziąć się za Weronikę. Gdzieś tam w głowie miałam coś, co się w jej życiu wydarzyło. Gdzieś tam w głowie miałam, że z jakiegoś powodu ona była skrzywdzona.
I zaczęłam pisać. Zaczęłam w ogóle też od jednego z końcowych rozdziałów, w których ona jest już taką osobą bardzo zlęknioną reakcją wszystkich wokół i taką spragnioną tego, żeby jednak ktoś jej tam pewne sprawy wybaczył. I zaczęłam się cofać, dlaczego się tak wydarzyło, dlaczego ona się tak zaczęła zachowywać, co się stało w jej życiu, że ona była taka, a nie inna, że potrafiła dać tę czułość, tę miłość, której tak brakowało Kamili, a potrafiła dać Zosi, czy Miłoszowi. No właśnie, więc, bo to pewnie też czytelników może zastanawiać, nie? Że jest ta rozbieżność pomiędzy jej zachowaniem w stosunku do różnych swoich dzieci. Nie wiem, czy mi się to udało, ale mam nadzieję, że ty to odczułaś, dlaczego tak, tak się wydarzyło. Ja wiem dlaczego, ale ja podejrzewałam, jak czytałam ATBD, podejrzewałam, że w tej historii tej bohaterki jest coś więcej. Więc jak będziecie czytać, to będziecie mieli okazję się właśnie przekonać, co tam jeszcze jest. Bo to mam wrażenie, że okej, to jest postać nielubiana, to jest postać skomplikowana, ale to nie jest postać jednowymiarowa i myślę, że nie możemy jej skreślać i właśnie z tej perspektywy dobrze, że dostajemy drugi tom, bo możemy w pewnym sensie zrozumieć trochę jej motywację do zachowania. I to będziemy mieli w drugim tomie. A jakie są twoje dalsze plany? No bo wiemy, że listami pisane to jest trylogia, więc co możesz nam hasłowo chociażby powiedzieć na temat trójki? Znowu będziesz się skupiała na jakimś wątku historii, który już jest? Czy może jakaś postać dostanie swoje szersze, że tak powiem, pole do popisu? I w tej trylogii ja zrobiłam sobie taki myczek, że pisząc epilog zdradzam dodatkowego bohatera, który się pojawia w każdej nowej historii, więc w jedynce była to Weronika, a w dwójce to będzie Łukasz. Okej, okay, czyli trójka będzie bardziej skupiona Łukasza. Tak, tak, tak. Czyli tak. Wszyscy, którzy są w teamie Łukasz, tutaj tak, otwieramy tak. Szampany, wyciągamy pompony. Chociaż Łukasz trochę nawywijał w dwójce, mam wrażenie. Więc czy trójka będzie jeszcze większym komplikowaniem jego historii, czy trochę wyprostuje te tematy, które tak, że Łukasz w ATBD był też postrzegany oczami Kuby. Oczami Kuby zrozpaczonego, Kuby smucącego się i Kuby skupionego jakby na sobie i swojej żałobie, więc ten Łukasz też był pokazany z takiej perspektywy, w której on był obok Kuby, on był dla Kuby, ale nie było w tym Łukaszu do końca tego prawdziwego Łukasza. Tak. W sumie w dwójce poznajemy, i tak jak o tym mówisz, to myślę, że w dwójce widzimy Łukasza ten oczami Łukasz Kamili. Troszkę wychodzi, tak. On trochę wychodzi, ale poza ramy. Nie jest jakby sobą całkowicie, tak, nie? Tak, tak, tak. No więc co? Więc w trójce w końcu jego głos. Tak. Taki faktycznie przewodni, że będzie jego playlista, będą jego myśli, będą jego tatuaże i ta jego kontrastowość, bo on jest kontrastowy, on jest bardzo dobry, on jest bardzo ciepłą postacią, która z zewnątrz wydaje się naprawdę takim niebezpiecznym, trochę bad boyem, no ale... tak, ale to jest w środku po prostu miś przytulić, nie? Tak, tak, także, tak. Także dobrze, że myślę, że będziemy mieli... On jest dla wszystkich, ale w tym wszystkim zapomina o sobie. O, i w trójce będzie taki moment, już pojawi się w epilogu dwójki, takie podjęcie decyzji, w której on się będzie musiał skupić w końcu przede wszystkim na siebie i wybierając to, co zrobi dalej, patrząc na to, będzie musiał patrzeć na to, co on czuje i czego on chce od życia, bo jeżeli znowu podejmie decyzję pod wpływem emocji innych osób, to on będzie nieszczęśliwy. Więc to jest też, myślę, coś, czego będziemy mogli się od Łukasza nauczyć, nie? Od Kuby uczyliśmy się trochę radzenia sobie w nowej rzeczywistości. A może nie radzenia sobie, nie? I pozwolenia mu sobie, na to. Tak, na to, żeby sobie nie poradził. Od Kamili takiej trochę zaradności życiowej i patrzenia na ludzi niejednowymiarowo, no a Łukasz pokaże nam, jak doceniać samego siebie, więc to, wiesz, ja szukam być takim egoistą, tak, ale w pozytywnym sensie. Tak, 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 tym dobrym egoistą. Dokładnie, więc od bohaterów książki jak najbardziej możemy się czegoś uczyć. I zahaczyłaś o tą playlistę, znowu wpisując się w moje pytanie, bo nie możemy nie porozmawiać o playliście, rozmawialiśmy o muzyce w kategorii ATBD, więc muszę zapytać, co jest na playliście do Nie było nam dane i jaki ja miałam z tym związek. Ty miałaś z tym bardzo duży związek. Generalnie na playliście Kamili są piosenki, które faktycznie odzwierciedlają emocje Kamili. Także to, tak jak w przypadku Kuby, w przypadku rozdziałów Kamili każdy rozdział rozpoczyna się słowami, które odzwierciedlają jej uczucia, więc dla mnie to też było już cięższe. Ja tak się śmieję, że teraz pisząc nową powieść, odpoczywam trochę od playlist, bo szukając piosenek odpowiedni dla moich bohaterów, zmęczyło mnie to. Bardzo to mnie to też zmęczyło. Musisz przeżywać tak, trochę tak, te piosenki, tak, nie? Tak. I muszę znaleźć odpowiedni tekst, który będzie pasował, bo to też nie zawsze coś mi się wydaje, że coś pasuje, a potem się okazuje, że coś nie pasuje, ale... I wtedy wkracza Kat, cała na różowo, i mówi, hej, w tym fragmencie wywalamy!
wywalamy. Mogę powiedzieć kogo? Wywalamy Sanach. I dajemy Dawida Kwiatkowskiego dalej. Tak, i przyznam się, że wtedy jak mi napisałaś o tej piosence, że dalej to jest Kamila, to jest cała Kamila, ja ją sobie włączyłam i wtedy to poczułam. Naprawdę taka iskierka była fajna, że kurczę, to jest jednak to, więc zmieniłam tę piosenkę z Sanach. Tam chyba było Sana No Sorry, a potem będzie Dawid. I pierwszy koncert Dawida. I jak on zaczął śpiewać dalej. Tak. Ty widziałaś moją reakcję. A ty moją. Tak. Myśmy po prostu stały pod sceną, gapiąc się na niego i Rycząc po prostu jak bobek. I ja wtedy poczułam, że to naprawdę jest piosenka, która w ogóle może nawet nie jest piosenką Kamili, a jest piosenką Nie było nam dane. Taką przewodnią piosenką, tak, główną, tak jak w przypadku Kuby był to Cortez dla mamy, tak w przypadku Kamili jest to Dawid Kwiatkowski i dalej. I mamy też aprobatę, to tak nie mamy spoiler. Tak. Tak, bo Dawid wie o tym, że pojawi się w książce, zresztą widział ten fragment, zaautografował, także wiecie, jest pełna aprobata. Mogę przyjść, żeby pokazać. Ale to wrzucimy na pewno, wrzucimy jakieś zdjęcia, wrzucimy coś z tu tym będzie materiałem. No i teraz muszę montować, dobrze. No to słuchaj, to jak mamy już tutaj Dawida w książce i wiesz, idziemy tak w sferę fantazji, to powiedz mi, bo nie było nam dane i ATBD nie doczekały się audiobooka na razie, i więc muszę cię zapytać, kto by czytał twojego wymarzonego audiobooka i przy okazji od razu, gdyby ta seria miała mieć ekranizację, to kogo byś widziała? Z ekranizacją będzie mi bardzo trudno, bo ciężko mi zobrazować bohaterów tak, żeby byli idealni, więc tutaj z propozycjami ciężko. Co do audiobooka, tak sobie długo myślałam, bo to są historie pisane zawsze z trzech perspektyw. I mi się zawsze marzyło, żeby te trzy perspektywy, każda miała swój własny głos, bo to by było fajne. Wtedy też interpretacja jest zupełnie inna tekstu, ale... Ale... Jest taki jeden głos. Ciekawe, kto to może być, nie? Którego słucham dzięki tobie i tak sobie myślę, że jeżeli jedna osoba miałaby temu podołać i zinterpretować to w taki sposób, żeby jednym głosem wyczuć Kubę, jednym głosem wyczuć Igę, Kamilę, Weronikę i tam i kolejne itd. Osoby. Maciek Radel. No. Ja się absolutnie z tym zgadzam. Maćku, ja się uśmiechnę kiedyś. Uśmiechamy tak. się obie. Nawet jakbyśmy miały to same sfinansować, choćbym miała rozbić świnkę skarbonkę, to audiobook kiedyś powstanie. Generalnie dla mnie dzisiaj audiobooki to przyszłość, naprawdę. Bo od chwili, w której ja zaczęłam pisać i to moje czytanie zeszło trochę na dalszy plan, ja tęsknię za czytaniem, takim fizycznym trzymaniem książki w ręku, ale spacery z psem, gotowanie, sprzątanie. Ja wtedy zakładam słuchawki, słucham książki. Już nawet się łapię na tym, że nie zawsze na spacerze starcza mi muzyka, bo chciałabym jakąś historię. Więc te audiobooki tak przez wszystkich tak troszkę spychane na bok jeszcze. Tak, audiobook one, to nie książka, tak, te sprawy. To jest książka, to jest niesamowicie taka możliwość, taka wiesz, czytania i słuchania i czucia tej książki. No właśnie, bo to jest inny jednak odbiór niż sam tekst. Tak, nie jak tak. ktoś ci jedną historię opowiada. Na własnym przykładzie powiem, warto dać szansę, warto znaleźć głos, który cię wkręci, dzięki któremu będziesz się w stanie skupić, bo faktycznie miałam trochę tych podejść do audiobooków kilka lat temu. I po pierwsze wyłączałam się, gdzieś o czymś innym myślałam, ale jak już zaskoczyło, to nie mogę przestać. No to i tak dokładnie było ze mną, wystarczyło znaleźć odpowiedni głos. Więc co, więc może pomęczmy trochę wydawnictwo. Jeżeli chcielibyście mieć właśnie ATBD i NBND, łamacz językowy, w wersji audio, to napiszcie do wydawnictwa. Zasugerujcie im może, że fajnie by było właśnie historię w wersji audio usłyszeć. Wiecie, otwieramy petycje, nie? Były petycje w różnych sprawach, można otworzyć petycje w sprawie audiobooka. Były petycje o pikantne lejsy. To i może audiobook wyjdzie, nie będzie to pikantny audiobook, ale wiecie, ale na pewno nie pozbawiony emocji. Jeżeli macie ochotę właśnie na te emocje, to sięgajcie po Nie było nam dane. Ja wiecie, całym serduchem patronuję, nawet jeżeli nieoficjalnie nie ma mnie na okładce, to jestem całym sercem z książką. Matką chrzestną tej serii. Matką chrzestną, autorką, współautorką playlisty, samozwańczym redaktorem z czerwonym długopisem. Agentką, która mi... Agentką, tak, ja to jestem absolutnie wszystkim, a to dlatego, że ta historia po prostu chwyciła mnie totalnie za serducho. Mam nadzieję, że chwyci i was. Monika, tobie jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję za i tak, i spotkamy się oczywiście, już masz otwarte zaproszenie, kiedy pojawi się tom trzeci, a tom trzeci pojawi się... Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze. Więc tym bardziej Monikę wtedy zaprosimy na kolejną rozmowę, a was zachęcam do czytania. Bo już jest książki. Gotowy, także. No to tym bardziej. To będziemy na pewno mieli co w najbliższym czasie czytać. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Cześć, pa pa!